Panie Jacku, na ile szkoła może wpłynąć na to, że przyszłość książki będzie jasna i będzie nas przyzwyczaiła i do takich książek, i do książek, które możemy znaleźć w internecie? Tego nie wiem. Ja nigdy nie chodziłem do szkoły. Jak to? Tak, to ja jestem notorycznym nieukiem, pisałem o tym w swoich książkach, nie jest to żadna tajemnica, więc to tak tylko na marginesie stwierdzam. Ale żeby wnieść trochę optymizmu, to powiem Państwu, że niedawno dostałem pocztą elektroniczną mail od czytelniczki. Pisze ona mniej więcej tak, muszę to z pamięci przytoczyć. Mam 25 lat, pracuję w bibliotece miejskiej. Zanim nauczyłam się mówić i chodzić, podobno umiałam czytać. Zgromadziłam w prywatnie bibliotekę z około 1000 tomów. Przerasta liczba tych tomów w zawrotnym tempie i kilkanaście książek zaliczyłabym do olśnień, jakie mnie spotkały. I tu może, tu już muszę sięgnąć po karteczkę, na której mam zapisane tytuły tych książek. Powiem Państwu, dziękuję bardzo. Kogo ona wylicza? No więc ona wylicza Ulyssesa Joyce'a, ona Auto da Fe Canettiego, Dune Franka Herberta i jeszcze takich autorów jak Calvino, Melville, Sołżenicyn, Krzysztoń i Isaac Bashevis Singer. Ma 25 lat, czytelniczka. Tak, więc myślę, że póki mamy takie czytelniczki i takie zjawiska, oczywiście one nie są za częste, to możemy wierzyć w to, że książka przechowa się tam w tych prywatnych bibliotekach takich osób. Panie Rafale, jako wydawca i znawca książek, co by pan chciał zrobić, żeby książka drukowana lepiej się sprzedawała? No to jest kwestia informacji o książce. Dziękuję bardzo mediom elektronicznym, że informują, ale mogłyby więcej na pewno. To jest oczywiście apel. Proszę na mnie nie patrzeć, ja robię prezesów, co mogę. Tak, ja wiem, dlatego patrzę na panią z wdzięcznością. Dziękuję. Informacja o książce to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie bardzo martwi, to jest to, że zawód księgarza w tej chwili funkcjonuje tylko w tych malutkich księgarenkach, gdzie są osoby, z którymi można rozmawiać o książce. Które się znają. Ja kiedyś wydałem książkę Waleriana Borowczyka, jego nowelę, Anatomia Diabła. I młody człowiek przyszedł do wydawnictwa, mówiąc, że szukał wszędzie tej książki. Wszedł do dużego marketu, do takiej sieci. I mówi, podszedłem, mówię, czy jest książka Waleriana Borowczyka, Anatomia Diabła. Chwileczkę poproszę kogoś z działu. Przychodzi ktoś z działu, to samo pytanie i ta osoba odpowiada, zaraz sprawdzę na zapleczu, na półce. Wraca i mówi, niestety mamy tylko anatomię krowy. To był dział oczywiście weterynaryjny. Więc chodzi mi o to, że jeżeli będziemy sprzedawać książkę jako towar, jeśli będzie obojętne, co sprzedajemy, to będzie kłopot. Czyli to jest apel o to, by książka była sprzedawana przez osoby, z którymi możemy rozmawiać o książce, które wiedzą, które potrafią doradzić. Dzisiaj dyrektor Makowski mówił o tym, żeby w bibliotece nie wstydzić się i w tej nowoczesnej bibliotece przyznawać się, to był apel do ludzi starszych, prawda, że ktoś nie potrafi obsługiwać komputera i w nie potrafi znaleźć. Nie potrafi znaleźć, czegoś pomogą. Więc też nie jest wstydem, jeżeli ktoś szuka książki, chce jakąś książkę ciekawą zdobyć. Niestety w tych nowoczesnych systemach sprzedaży książki takiego partnera nie znajdziemy. Ale takich małych księgarni z dobrym księgarzem już prawie nie ma. Już prawie nie ma. Który jest zaprzyjaźniony z czytelnikiem. Z bardzo wielu powodów, także z tych powodów, że pewne ulice są ulicami drogimi, mówię o czynszach i po prostu wypierane są te księgarnie. Czyli to jest apel do, w tym wypadku apel do władz, o przychylność dla tradycyjnej księgarni. Podobno księgarnie wymierają w centrach dużych miast, bo to nie jest opłacalne. No niestety. Mamy wiele takich przykładów. Księgarnia Piwowska, która kiedyś, pan na pewno pamięta tamte ciekawe lata, 58 do 68 rok, kiedy ona funkcjonowała, stolik Słonimskiego.
Dzisiaj ta księgarnia też przeżywa swoje kłopoty. Dzisiaj wprowadziliśmy z powrotem kawę. Można tam zjeść, można przeczytać przy jedzeniu, przy wypiciu filiżanki kawy, ale można tą książkę także kupić. Pozytyw tego jest taki, że ja jestem właścicielem tej powierzchni. Natomiast gdybym ja tę powierzchnię musiał wynajmować od miasta czy od dzielnicy, na pewno nie byłoby mnie stać na to, więc... Jak nie będzie księgarni, nie będzie czytelnictwa. No, księgarnia, oczywiście biblioteka. Jesteśmy w Bibliotece Narodowej, więc trzeba pamiętać o tej równowadze, że część osób nie kupuje, część osób... Nie stać przychodzi do biblioteki, więc dla mnie kupujący indywidualnie i kupujący hurtowo do bibliotek, to jest ten sam klient, więc ja tu nie rozróżniam. Natomiast czy czytelnik dociera poprzez zakup, czy poprzez wypożyczenie, jest dla wydawcy... I tak jest czytelnikiem. I tak jest czytelnikiem. I tak go szanujemy i cieszymy się. Panie Jacku, chciałby pan, żeby wyglądało mówienie o książkach w mediach elektronicznych. Czego oczekujemy jako czytelnicy i autorzy? Ja nie zupełnie zrozumiałem, Jak powinniśmy mówić o książkach w telewizji, w radiu, żeby zachęcać do tego, żeby jak książki... swobodniej i nie czynić rozróżnienia jakiegoś zasadniczego pomiędzy książką w zapisie elektronicznym, a książką na papierze. Ja może tytułem uzupełnienia powiem, że ta miła młoda osoba, która przysłała mi mail pocztą elektroniczną, pisze tam jeszcze, że prowadzi kursy internetowo-komputerowe dla seniorów. Rozumiem, że mógłbym się zapisać. Ale pan ma własną stronę. Ale... Tak, także pan to i potrafi robić. I odbiera pan maile, tak, więc jest tak. pełna łączność ze światem. Marysiu, o to samo cię zapytam. Jak byś chciała usłyszeć w telewizji o książkach? Co by cię zachęciło i sprowokowało do tego, żeby po książkę sięgnąć, kupić ją, czy wypożyczyć, czy przeczytać tutaj w księgarni, czy w internecie? Bo tych programów jest coraz mniej i niechętnie tak, się je robi. To, znaczy, prawdę mówiąc, ja nie oglądam telewizji w ogóle. A dziękujemy bardzo. Przepraszam bardzo. Za szczerość. Nie oglądam telewizji, więc ja myślę, że dużo bardziej by mnie właśnie zainteresowało pójście do małej księgarni i porozmawianie z księgarzem zapraszam. Na temat książek niż... Żeby on zachęcił jako fachowiec. Tak, ale są też w radiu, prawda, parę jest takich programów. Coraz mniej niestety. Ale pamiętam, były takie, nieważne. W każdym razie to był bardzo fajny program, bo oni mieli dużo czasu na tę rozmowę. Nie były to takie w pigułce podane jakieś informacje, wiesz, 30-sekundowe, z których nie, tak naprawdę nic nie możesz wynieść. Rzeczywiście dość długo rozmawiali o tych książkach i to było prawdziwie zachęcające. No, zapamiętywałeś też, wiesz, tytuły, no wszystko, bo to jednak... ale myślę, że ta rozmowa z księgarzem jest jednak chyba najciekawszą podstawą formą naszej wiedzy. Ja myślę, że to powinna być przede wszystkim informacja, czyli żeby... odsunąć od siebie krytykę literacką, tak, analizę. Niech robią to w miesięcznikach literackich. Jeszcze tak. Są te miesięczniki, na szczęście. Natomiast telewizja i radio powinny raczej informować o tym, że takie książki są, bez, tak jak pani Maria mówi, bez komentarzy i bez analizy... Dla specjalistów, tak. Czy wyobrażają sobie państwo, jak można cudownie wykorzystać książki w internecie, czy książki na audiobookach, w różnych sytuacjach życiowych? Jak to nas zbliża do literatury, chociażby płyta z świetnie przeczytaną książką? Korzystasz z takiej okazji? Och, jak najbardziej, szczególnie jak jadę w daleką podróż z moimi dziećmi, włączamy to zamiast audiobooka. Zamiast plum, radia, słuchaj, durnego włączamy czasami. Audiobooka i dzieci przejeżdżamy przez pół Europy zasłuchane we trójkę. To wspaniała forma. W ogóle w samochodzie też słucham audiobooków w podróży. Czy ta forma może nas odciągnąć od książki drukowanej? Bo się przyzwyczajmy, że ktoś za nas to robi. Nie, ja myślę, że nie może odciągać. To będzie, według mnie to będzie czy zamiennie, czy równolegle. Czasem człowiek będzie chciał sięgnąć i powtórzyć sobie to, co usłyszał, przeczytać. To jest... Myślę, rzecz, która nie jest przeciwko książce drukowanej. Sam też kilkakrotnie słuchałem choćby Prusta. Ja Prusta nie przeczytałem, ja Prusta wysłuchałem całego, tak, w genialnej interpretacji Ksawerego Jasińskiego. Wspaniała rzecz.
podsumowując nasze spotkanie, panie Jacku, jest dla nas nadzieja. Oczywiście jest dla nas nadzieja, ale jeśli pozwoli pani wnieść maleńki wkład do pytania o to, czy audiobook, czy książka papierowa, jest mi to obojętne. Dla mnie jest ważne, jaka to jest książka, czyli co w niej jest. A nie jak została przetworzona. A nie jak została zarejestrowana. Jest nadzieja dla nas i dla książek. Z naszej rozmowy to wynika. Ważne jest, jaka to będzie książka, jak dobra to będzie literatura. Czy jak dobra to będzie literatura, niezależnie od nośnika. Bardzo się cieszę, że Państwa spotkałam. Było mi bardzo miło Państwa gościć. Dziękuję. Do zobaczenia w bibliotece albo w miłej księgarni. Ja taką mam na Chorzej. Zapraszam na Foksel. Przyjdę. Dziękuję bardzo, dziękujemy serdecznie. Jacek Bochański, Maria Seweryn, Rafał Skomski byli Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.